Witam Cię w serii Technika na wtorek. Nazywam się Joasia Baranowska, jestem psychologiem, coachem mam na własnych zasadach i edukatorką pozytywnej dyscypliny. Dzisiaj karta numer 8. Łamanie kodu. Skorzystaj z tabeli 4 błędne cele zachowania zamieszczonej w książce Pozytywna dyscyplina. Możesz ją też pobrać z naszego sklepu internetowego. Wybierz zachowanie dziecka, które jest dla Ciebie wyzwaniem. I co czujesz i jak reagujesz w takiej sytuacji? Jak reaguje dziecko, kiedy prosisz, by przestało się tak zachowywać? Korzystając z tabeli, zidentyfikuj, który błędny cel może kryć się za zachowaniem dziecka. Wypróbuj pomysły z ostatniej kolumny w tabelce, by zachęcić je do zmiany zachowania. 4 błędne cele zachowania to jest jeden z filarów pozytywnej dyscypliny. Dlatego, że dzieci zachowują się źle, ponieważ chcą odzyskać poczucie przynależności, a chcą odzyskać poczucie przynależności i znaczenia na 4 błędne sposoby. Poprzez zwracanie na siebie uwagę, poprzez rządzenie, czyli poprzez władzę. Kiedy nie umieją uzyskać poczucia przynależności, mogą wpadać w zemstę lub w brak wiary w siebie. I z tego będą wynikać różne zachowania, które są właśnie dla nas wyzwaniami. No cóż, dla mnie ciągle wyzwaniem od czasu do czasu bywają takie poranki, kiedy plan się rozsypał i dzieci się bardzo ciągają. Ja mam wrażenie, że im wtedy chodzi o uwagę. Ale żeby się upewnić, o co im tak naprawdę chodzi, otworzę sobie książkę na stronie 110, gdzie jest tabela 4 błędne cele zachowania. Tutaj. I to sprawdzę, bo jak ja się czuję, kiedy moje dzieci się ociągają? To jest nasz kod. Kod, który nam wskaże, o który błędny cel może chodzić dziecku. No ja się czuję zirytowana, sfrustrowana, rozdrażniona, tak? Czy się czuję sprowokowana, co byłoby wskazywało na władzę? Nie, nie czuję się sprowokowana. Czy czuję się zraniona? Nie, nie czuję się zraniona, czyli to raczej nie jest zemsta. Czy czuję się bezradna, zrozpaczona, bez nadziei? Może trochę przy 17 powtórzeniu, kiedy gdzieś ta bezradność się włączy. Ale generalnie, gdy myślę o moich parankach i tych 4 błędnych celach, to najbardziej do tego, jak się czuję, pasuje punkt pierwszy. Zirytowany, rozdrażniony, zmartwiony i winny. Tak, czuję się winna, że nie umiem z moimi dziećmi ustalić tego tak, żeby to raz na zawsze działało. Więc chodzi o uwagę. Uwaga to jest taki błędny cel, który mówi... Przynależę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inni mnie zauważają i traktują w sposób szczególny. Jestem ważny, jeśli jesteś mną zajęty. Bardzo mi to pasuje. Co ja powinnam zrobić, żeby przerwać ten błędny cel? Być może poprosić o zrobienie czegoś konstruktywnego. Kocham Cię i spędzę z Tobą czas później. Ok? Zaplanuj specjalny czas. Myślę, że muszę przyłożyć się mocniej do specjalnego czasu. Ostatnio nam się jakoś zmieniały te popołudniowe różne zajęcia i gdzieś ten specjalny czas nam umyka. Ustal plan dnia. Tak, plan dnia jest mi tutaj bardzo potrzebny. Ja dzisiaj ustalę z moimi dziećmi po południu plan poranka i muszę go od nowa przyczepić gdzieś do ściany i żeby był widoczny na głównym miejscu. Korzystaj ze spotkań rodzinnych, klasowych. Właśnie, chcę to dzisiaj zrobić. Dotykaj bez słów. To jest bardzo dobra metoda w przypadku mojego syna. Kiedy ja podchodzę do niego i go dotykam, to tak jakby jemu się system uruchamiał. On zaczyna wtedy funkcjonować. Ustal niewerbalne sygnały. To jest ciekawy pomysł, nie wpadłam na to wcześniej. Być może rzeczywiście trzeba tutaj przy tym poranku jakieś sygnały ustalić, które będą mówiły dzieciom, że mają już wstawać, albo że mają się ubierać. Jedna moja znajoma, nasza klientka, ustawia przypomnienia w telefonie i to są różne dzwonki i te dzwonki przypominają dzieciom, co prawda o wieczornych różnych przygotowaniach, ale myślę, że o porannych też by mogły. To muszą coś ciekawego wymyślić, jakieś ciekawe dzwonki w telefonie, żeby one sobie dzwoniły, żeby dzieci wiedziały, żeby ja nie musiała strzębić języka. No więc taki jest mój plan, jeśli korzystam z tej zasady odkrywania i łamania kodu zachowania dziecka. Myślę, że to już jest całkiem dobry konkret i czuję się zachęcona, żeby to wprowadzić w życie. Mam nadzieję, że Ty też.
Więc zajrzyj do swojej książki, a jeśli nie masz książki, możesz też ją zamówić na naszej stronie albo pobrać sobie cztery błędne cele zachowania z naszej strony. Dziękuję Ci serdecznie, pozdrawiam. Jasia Baranowska, coach mam na własnych zasadach i edukatorka pozytywnej dyscypliny.